Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Fitness bez ściemy. Kolejny odcinek z serii Moja Joga, czyli jak dopasować poszczególne pozycje jogi do swoich własnych możliwości, tak aby ćwiczenie było bezpiecznie wykonywane i nie powodowało kontuzji. Dzisiaj omówimy psa z głową w dół z jedną uniesioną nogą. Macie już wcześniejszy odcinek na temat samej pozycji psa z głową w dół, więc już wiecie, na co trzeba zwrócić uwagę. Więc ten odcinek jest dla tych, którzy już widzieli poprzedni na temat psa z głową w dół. Tam jest wszystko objaśnione, tu tylko dodatkowym elementem jest uniesienie nogi i znowu, no ale to tylko uniesienie nogi. No właśnie, dowiemy się więcej na ten temat już za chwilę. Przyjmujemy pozycję psa z głową w dół. Nogi ugięte, wyprostowane, wszystko zależy od tego, jak mocno macie rozciągnięte mięśnie pośladków i tylnej części nogi. I teraz pies z głową w dół z jedną uniesioną nogą wygląda w ten sposób. Bardzo często ludzie chcą unieść nogę jak najwyżej. Zobaczcie, co się dzieje z biodrem. Jeżeli ja ciągnę tą nogę na siłę, bo chcę ją dać wyżej, to zobaczcie, tu jest moje biodro, kiedy stopa jeszcze jest na podłodze. A teraz zobaczcie, jaki jest ruch. W tym nie ma nic złego, bo też jest taka wariacja pozycji psa z głową w dół, ale ona ma inny cel. Tu wtedy pracujemy nad rozciąganiem biodra. Uniesienie nogi powoduje pogłębienie rozciągania nogi, która jest na podłodze. Czyli ja unoszę lewą nogę, ale dzięki temu uniesieniu tej nogi ja pogłębiam rozciąganie mojej prawej nogi. Czyli biodra muszą być w tej samej pozycji. Jak unoszę lewą nogę, nie mogę skręcić biodra. Nie mogę zmienić ułożenia mojej klatki piersiowej. Nie mogę całego boku ciągnąć w stronę nogi. Czyli jeżeli to jest lewa, to będzie w lewo. Spróbuję to pokazać może z tej perspektywy. Noga na ziemi. I teraz unosimy. Taka jest prawidłowa pozycja. Stopa, która jest uniesiona, ma palce skierowane w dół. Nie na bok. Jeżeli jest na bok, no to wtedy jest taka sylwetka. Jest łatwiej, znowu, to będę ciągle powtarzać. Tak, jest łatwiej. Bo przekręcenie tych bioder spowoduje, że nie pogłębiamy tego rozciągania. Więc jeżeli nie jesteście gotowi na uniesienie nogi zbyt wysoko, to znaczy, że ona ma być nisko. Gdzieś tu. Jeżeli jeszcze jest ok, to dodatkowo też pracuje klatka piersiowa. Unoszą nogę, ale też klatkę piersiową. To jest następny krok, żeby pogłębić rozciąganie klatki piersiowej i nogi, która jest na podłodze. Pokażę Wam to jeszcze na drugą stronę. Można to wykonywać z ugiętymi kolanami. Zaraz ktoś się zapyta. Tak, można. Można. Bo będziecie czuć, jak unosicie tą nogę, że bardziej rozciąga się lewa teraz. Ale nie skręcamy sylwetki, nie zmieniamy ustawienia stopy. Tak jak ona leżała na podłodze, tak jak była podparta na podłodze i ją unosimy, to ona ma tą samą pozycję. Więc jeżeli unosicie nogę, a przesuwacie ciężar ciała do przodu, no to już jest kolejny sygnał. Mięsień nie jest za bardzo szczęśliwy, że go chcecie na tak bardzo rozciągać. Więc mózg cały czas pracuje na tej strefie bezpieczeństwa. No więc jeżeli pójdzie sygnał z receptora mięśnia, tu się jakieś szaleństwo dzieje, nie damy rady, jesteśmy za bardzo rozciągnięci, no to dobra, no to co mogę zrobić? No to przesuwajmy sylwetkę do przodu. To jest kompensacja, to jest odpowiedź waszego ciała na to za daleko, za wysoko tą nogę unosisz, nie rozciągasz tej drugiej, więc przesuwa się ciężar ciała do przodu. Na to trzeba zwrócić uwagę, szczególnie właśnie przy ugiętej nodze, bo te mięśnie, jeżeli macie nogi ugięte,
To znaczy, że te mięśnie nie są jeszcze aż tak mocno rozciągnięte, tak? Bo całkowicie rozciągnięte będą nogi wyprostowane. Niekoniecznie muszą być pięty na podłodze, na tym się w ogóle nie skupiajcie. Ale nogi muszą być wyprostowane i macie cały czas jeszcze możliwość dociągania klatki piersiowej do przodu. Więc jeszcze raz, unosimy tą nogę, zrobimy to z ugiętą, lewą. Tylko do momentu, kiedy ja cały czas górną część ciała mam w tym samym ustawieniu. Nie ucieka mi do przodu, a ja jeszcze mogę przesunąć tą klatkę piersiową do tyłu, w stronę właśnie mojego lewego kolana. I napinam teraz mięsień pośladka tej nogi, która jest u góry i wypycham piętę. W taki sposób pracujemy. Wypychając piętę, dodatkowo jeszcze rozciągacie łydkę w tej nodze, która jest uniesiona. Także znowu, te małe, najmniejsze niuanse i to wszyscy zawsze mówią, jak ja tłumaczę na klasach, to zawsze mówią, Alicja, kurczę, taki szczegół, ty wszystko widzisz, tu gdzieś podejdę, coś komuś podpowiem, mówi, no jest różnica, no właśnie o to chodzi. Jeżeli instruktorzy, nauczyciele nie będą wam tego tłumaczyć, to jest tylko i wyłącznie kopiowanie tego, co oni robią, gdzie w większości przypadków nie jesteście na tym samym poziomie, co oni, bo ćwiczą po prostu wiele lat, kilkadziesiąt lat i nie ma się co z nimi po prostu tutaj ścigać. A jest dużo osób, które mają taką naturę, że chcą robić jak najlepiej, czyli tak jak instruktor. Ale to nie wcale nie znaczy, że to jest najlepiej. Nie! To jest jak ta osoba robi, a ty musisz dopasować do siebie. Sprawdzać po drodze, wiedzieć. No niestety, no musicie po prostu być ekspertami teraz od tej jogi, żeby wiedzieć, że wykonujecie to prawidłowo. No muszę zacząć od tej strony. Od znowu żadnego moje nie było na temat tego, że nie kształci się nauczycieli jogi w kierunku anatomii w zasadzie w ogóle. Zero albo totalne minimum, które jest niewystarczające, ale oni dalej pracują z wami. Więc dlatego będzie teraz cała seria poświęcona właśnie temu tematowi. No to myślę, że tu już wszystko wytłumaczyłam. Tak jak mówię, pozycja psa z głową w dół, obie stopy macie w odcinku poprzednim. Tu dam wam link, możecie sobie zobaczyć, kto nie widział. Nie zaczynajcie od tego. Najpierw przećwiczcie, wysłuchajcie instrukcji z odcinka o tej podstawowej pozycji, a dopiero potem można przejść do następnych wariacji, bo one pogłębiają. One powodują, że to ćwiczenie jest bardziej zaawansowane, więc nie zaczynajcie na zbyt wysokim poziomie. Jeśli są jeszcze jakiekolwiek pytania związane z tą pozycją lub nie jesteście pewni, czy jakieś pozycje wykonujecie prawidłowo albo chcecie wiedzieć, jak tam można to zaadoptować do siebie, to proszę dawajcie mi znać. Możecie tu bezpośrednio pod filmem w komentarzu, jak również na naszej grupie na Facebooku. Zapraszam również wszystkich do subskrypcji i koniecznie naciśnijcie na dzwonek, żeby dostawać informacje, co proponuję w tygodniu dla was, żebyście sobie przećwiczyli. Zapraszam również na Instagrama, jaki będzie nowy odcinek i również te propozycje w ciągu tygodnia. Ćwiczymy bezpiecznie, dajemy hashtaga Stop kontuzjom, yoga bez kontuzji, nigdy więcej kontuzji, ćwiczę bez kontuzji. Trzeba zacząć uświadamiać ludziom, że no zagrożenie kontuzjami jest naprawdę teraz bardzo duże, bo coraz więcej ludzi ćwiczy. Więc róbmy to z głową. Do zobaczenia za tydzień.